Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Sejmik zdecydował, zarząd Mazowsza w tym samym składzie. Przeciw przemocy i mowie nienawiści. Szósta kadencja Sejmiku Województwa Mazowieckiego rozpoczęta. Sprawy poukładała koalicja Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie doszło do istotnych zmian. Marszałkiem województwa mazowieckiego ponownie został Adam Struzik. Jego współpracownikami zasiadającymi w zarządzie zostali Rafał Rajkowski, Wiesław Raboszuk, Elżbieta Lanc oraz Ewa Janina Orzełowska. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego natomiast ponownie został Ludwik Rakowski. W październikowych wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 25 mandatów, Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska i Nowoczesna 18, a Polskie Stronnictwo Ludowe 8. Wynik sprawił, że wśród polityków i w mediach rozgrzały dyskusje nad możliwymi wariantami sformułowania władz Mazowsza, który od 2006 roku zarządza koalicja złożona z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Już na kilka godzin przed pierwszymi w nowej kadencji obradami Sejmiku sytuacja się wyjaśniła. Kamila Gasiuk Pichowicz i Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej oraz Adam Struzik z PSL na konferencji prasowej ogłosili kontynuowanie współpracy koalicyjnej. Deklaracja zawierała także zapowiedź działań na rzecz powołania koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz współpracy w wyborach do Sejmu i Senatu w 2019 roku. 12 lat temu też dokonaliśmy pewnego przełomu, blokując listy z Platformą Obywatelską. I to odwróciło trend w kraju, bo w 2007 roku wtedy oddzielne podmioty, ale zawiązały współpracę koalicyjną, co owocowało w sumie 8 latami koalicji rządowej. Wierzę głęboko, że teraz ten pierwszy krok na Mazowszu otwiera pole do dialogu o wspólnych listach do Parlamentu Europejskiego. I otwiera też nadzieję na to, że będziemy mieli wspólny silny blok na jesieni w przyszłym roku. Wierzę głęboko, że teraz Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe przez najbliższe 5 lat poprowadzi to Mazowsze do sukcesu i do zwycięstwa, tak do tej pory. Cieszy mnie to porozumienie, które przed chwileczką zawarliśmy między radnymi PSL-u i radnymi Koalicji Obywatelskiej, bo świadczy to o tym, że Mazowszem będą rządzili ludzie odpowiedzialni, ludzie, którzy ponad swoje prywatne interesy stawiają dobro i rozwój Mazowsza. Deklaracje polityczne wymagały jednak samorządowego potwierdzenia w praktyce. Po uroczystym złożeniu ślubowania przez radnych szóstej kadencji odpowiedź o spoistości koalicji przyniosło już pierwsze głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Sejmiku. Koalicja zgłosiła Ludwika Rakowskiego pełniącego tę funkcję już w czwartej i piątej kadencji. PiS Wojciecha Zabłockiego. Gdy komisja skrutacyjna ogłosiła zwycięstwo Ludwika Rakowskiego 26-25, rozległy się brawa. Przed nami 5 lat pracy dla dobra mieszkańców Mazowsza. Rzeczywiście skład jest dosyć zrównoważony, czyli mamy koalicję rządzącą i opozycję i dzieli nas tak naprawdę 2-3 głosy, ale ja myślę, że to jest też pewna zaleta, bo spodziewałbym się, że frekwencja na posiedzeniach Sejmiku i potem na posiedzeniach komisji będzie rekordowa w tej kadencji. Pamiętając o tym, że tak naprawdę wszyscy pracujemy dla dobra naszego województwa. W podobny sposób przebiegły także wybory wiceprzewodniczących Sejmiku, którymi zostali Tomasz Kucharski i Marcin Podsęg z Koalicji Obywatelskiej oraz Mirosław Orliński z PSL. Adam Struzik, marszałek województwa od 2011 roku, został zgłoszony przez koalicjantów jako kandydat do tej funkcji na kolejną kadencję. Nie miał konkurenta z opozycji. Adam Struzik przed głosowaniem przedstawił obszerny i szczegółowy program planowanych w tej kadencji działań samorządu Mazowsza, czyli największego polskiego regionu. Odpowiadał także na pytania i zarzuty radnych Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał 26 głosów poparcia i został wybrany na marszałka województwa mazowieckiego. To dla mnie wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Wierzę, że wspólnymi siłami nadal będziemy budować nowoczesne i innowacyjne Mazowsze, powiedział po wyborze Adam Struzik. Kontynuujemy pracę. No, za tydzień przedstawimy projekt budżetu na rok 2019 i chcemy jeszcze w tym roku ten budżet uchwalić. Więc mogę powiedzieć, że to właściwie jest praca jest z marszu. To wszystko jest rozpędzone, to wszystko działa, no pewne rzeczy się kończą, pewne są w trakcie, pewne planujemy, więc myślę, że te inwestycje, które wymieniłem dzisiaj, będziemy z żelazną konsekwencją realizowali.
Najbliższe grono współpracowników marszałka Adama Struzika pozostało takie same jak w minionej kadencji. Do zarządu województwa sejmik wybrał wicemarszałków Wiesława Rabuszuka i Rafała Rajkowskiego oraz Elżbietę Lanz i Janinę Ewę Orzełowską. Przemoc, nienawiść czy zaufanie i współpraca? To temat konferencji, na której spotkali się eksperci z ekspertami, czyli naukowcy i badacze z przedstawicielami instytucji i organizacji, którzy na co dzień spotykają się ze zjawiskiem przemocy. Agresja, przemoc, nienawiść, rozlewające się na kolejne dziedziny życia i środowiska wymagają zdecydowanych odpowiedzi i działań. Ich poszukiwaniem zajęli się uczestnicy konferencji Przemoc, nienawiść czy zaufanie i współpraca, zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Postanowiliśmy jakiś tutaj zrobić drobny kroczek w kierunku takim, aby zacząć działać, aby przeciwstawić się tej fali przemocy, która teraz ma miejsce. Bo co chodzi? Chodzi między innymi o to, że zalewa nas w internecie anonimowo, ale też jest cała masa ludzi, którzy z otwartą przyłbicą mówią, wypowiadają się w sposób brzydki na temat kogoś, kto ma inne poglądy polityczne, kto ma inną wiarę, kto ma inny kolor skóry. Mamy nadzieję, że w wyniku tej konferencji powstanie rezolucja, którą to chcemy wysłać do mediów, do wszystkich środowisk opiniotwórczych, która pokaże nam, w jakim kierunku powinniśmy działać, aby zrobić chociaż drobny kroczek celem powstrzymania przemocy. Problematykę konferencji organizatorzy podzielili na kilka działów. Przemoc wobec dzieci, osób z niepełnosprawnościami, starszych, kobiet i mężczyzn, mowa nienawiści. Wykład o przemocy wobec dzieci przygotowała Małgorzata Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego, a wśród uczestników dyskusji był jezuita ojciec Adam Żak. Analizy różnych danych pokazują, że od końca XIX wieku, a zwłaszcza wieku XX, przemoc wobec dzieci spada, znacząco obniża się i też zmieniają się postawy względem przemocy wobec dzieci. Tak? Coraz jakby obniża się odsetek osób, które akceptują stosowanie kar fizycznych, co nie oznacza, że oczywiście nie ma zjawiska przemocy wobec dzieci. Tak? Jakby nadal znaczący odsetek dzieci jest narażonych na doświadczanie przemocy. Istnieje wiele form interwencji, takich form pracy i z dzieckiem, i z rodzicami, i z całą rodziną, tak po to, żeby właśnie gdzieś przeciwdziałać stosowaniu przemocy wobec dzieci. Zabieranie dzieci z rodziny oczywiście tylko w takich sytuacjach skrajnych, kiedy nie ma możliwości polepszenia warunków dziecka i zapobiegania przemocy. Przemoc jest wielkim głazem rzuconym pod nogi, jeśli chodzi o dziecko w takim wieku, gdzie może to sprawić po prostu, że to życie nie będzie życiem szczęśliwym, albo przynajmniej będzie miało drogę utrudnioną bardzo do szczęścia. Przemoc może pojawić się wszędzie, nawet w kręgu najbliższych. Jeżeli jestem z czegoś niezadowolony, bo żona nie chce mi podać piwa z lodówki na przykład, tak, no to w takim razie ją biję, bo w ten sposób okazuje władzę nad nią i w ten sposób dowartościowuje się. Jakby oczywiście jest to złudne poczucie wartości, tak, ale to jest taka potrzeba panowania nad kobietą, potrzeba panowania nad słabszym, bo przecież przemoc wobec dzieci to jest dokładnie ten sam element, czyli psychologiczne takie poczucie pod tytułem ja jestem panem, ty jesteś dziecko, czyli jesteś ktoś mniej ważny, w związku z tym ja tobą rządzę. Nie ma, dlatego mamy tak duży problem z przemocą, że nie ma tutaj tej strefy równości, tak, że nie ma partnerstwa, że zamiast z dzieckiem rozmawiać, zamiast rozwiązywać konflikty w ogóle w rodzinie, rozwiązywać konflikty poprzez rozmowę, poprzez dialog, poprzez partnerstwo, no to stosują przemocowcy poprzez użycie siły. W części dotyczącej tak niszczącego zjawiska, jakim jest mowa nienawiści, swoje nagrane wcześniej refleksje przedstawił znany muzyk jazzowy Michał Urbaniak. Tutaj problemem moim zdaniem jest w ogóle wychowanie i wykształcenie. Jesteśmy wychowywani w duchu komunikacji, porozumienia międzyludzkiego, w duchu akceptacji. Że to pierwsze parę słów. Na szczęście te wszystkie modne
terapie i filozofie wszystkie zaczęły przychodzić do Polski. Są w Polsce teraz terapie, ale to powinno być w szkole. Od tego się powinno zacząć. No wiadomo, że pierwsze parę punktów w dialogu, a nie w konflikcie, bo z dialogów z reguły w Polsce wynika konflikt. A powinno być po prostu inaczej. No wiadomo, że dwie osoby, które mają różne zdanie, nie muszą być wrogami. Trzeba zaakceptować jeden drugiego i zastanowić się. Być może jest jakaś racja w przeciwnym zdaniu. Jak podkreślali organizatorzy, konferencja była tym bardziej twórcza, że ekspertami byli w tym przypadku nie tylko wykładowcy i paneliści, ale także słuchacze, wśród których dominowali przedstawiciele ośrodków pomocy czy poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także organizacji pozarządowych. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.